Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Świat z papieru, w którym chciałem Ci pokazać, jak poskładać ten oto model papierowego samolotu z napędem elektrycznym. Tak wygląda szablon, który otrzymujemy przy zakupie tego zestawu. Zawiera on tutaj dodatkowe informacje, to są takie cztery punkty. Nas będzie interesował najbardziej punkt numer 4, do którego wrócimy jeszcze w dalszej części filmu. Ten samolot jest naprawdę bardzo prosty do złożenia. Jeżeli udało Ci się poskładać klasycznego szybowca z poprzednich poradników, z tym samolotem nie będziesz mieć naprawdę żadnych problemów. Odwracamy ten szablon na drugą stronę i widzimy tutaj już gotowe linie zagięcia, do których wystarczy tylko zagiąć prawy i lewy róg. Teraz zaginamy to do środka. Widzimy w tym oto miejscu taki dość duży czarny punkt. Teraz musimy ten róg zagiąć do tego czarnego punktu. I z drugiej strony robimy oczywiście to samo. Następnie musimy zagiąć tą część do przodu, tak aby pojawił się ten czarny nadruk, który sygnalizuje nam, że jesteśmy na dobrej drodze i nie pogubiliśmy się w składaniu tego samolotu. Teraz składamy nasz samolot na pół. Tak on wygląda z tej strony. A tutaj jest pokazane, jak trzeba zagiąć skrzydła. Tu jest taka przerywana linia, tak aby uzyskać odpowiedni kształt i symetrię samolotu. Jedno skrzydło już jest zagięte. Teraz odwracamy samolot na drugą stronę i zaginamy tak, aby wszystkie krawędzie zewnętrzne się ze sobą pokrywały. Otwieramy nasz samolot. Sprawdzamy symetrię. Zanim przejdziemy do montażu silnika, chciałbym Wam krótko pokazać stery wysokości, które tutaj są zaznaczone na tym szablonie, na prawym i na lewym skrzydle, oraz ster kierunku, który znajduje się tutaj w środku. Na tej grubej linii trzeba naciąć to nożyczkami, a na tej przerywanej trzeba to zagiąć. Na tak przygotowany model wystarczy teraz tylko założyć napęd, wyregulować samolot, podładować ten napęd i model jest gotowy do lotu. Pod akumulatorkiem znajdują się takie dwa zaczepy, Teraz już możemy przejść do punktu numer 4, o którym na wstępie wspominałem, a mianowicie przed naładowaniem akumulatorka musimy wykonać serię lotów próbnych
i wyregulować ten model za pomocą stateczników wysokości, które znajdują się tutaj, oraz steru kierunku. Po wykonaniu regulacji możemy przejść do ładowania naszego modelu. Ładujemy go przez 20 sekund i ja ten czas trochę skrócę. Jak widzisz, ten samolot aż rwie się do lotu. Niestety warunki pogodowe na to nam na dzień dzisiejszy nie zezwalają. Ja postaram się zorganizować klucze od hali sportowej. Tam będziemy mogli spokojnie sobie ten samolot przetestować. Dziękuję bardzo za subskrypcję i zapraszam na następny film.